witajcie w 2020. Zapraszam Was tak naprawdę na pierwszy filmik w tym roku na tym kanale. I chciałam bardzo, żeby ten filmik pojawił się właśnie jako pierwszy. Niestety z racji tego, że jakby po dłuższym czasie wróciłam do pracy, mój organizm potrzebował czasu, żeby się po prostu zaadaptować, żeby na nowo jakby wdrążyć się w ten rytm trzech zmian. Także naprawdę styczeń był dla mnie bardzo ciężkim okresem. Ciężko mój organizm na to zareagował i też nie miałam jakby siły i ochoty nagrywać, stąd przychodzę z tym filmikiem dopiero teraz. I wiecie co? Jest to pierwszy filmik, do którego się przygotowałam, pisząc sobie scenariusz. Może nawet nie tyle scenariusz, co po prostu zapisałam sobie tutaj takie najważniejsze fakty z 2019 roku. Bo jak zapewne widzicie, pod tytułem będzie to właśnie takie moje podsumowanie 2019. Chciałabym, żeby to była dla mnie taka trochę pamiątka. Może też trochę taki jakby kopniak, w razie czego, gdybym straciła motywację w ciągu tego roku, żeby zajrzeć, co udało mi się osiągnąć, co udało mi się zobaczyć i tak dalej właśnie w tym 2019. Bardzo bym chciała, żeby ten filmik był dla mnie taką właśnie pamiątką, więc postarałam się w miarę chronologicznie przejrzeć sobie wszystkie swoje zdjęcia, wszystkie swoje pamiątki, wszystkie swoje wspomnienia, kalendarz i tak dalej, żeby wszystkie po prostu najważniejsze wydarzenia z tego roku sobie spisać. No dobra, zaczynamy chyba, nie? I zacznę od tego, że rok 2019 był w sumie rokiem pracy nad samą sobą. Chodziłam na siłownię, jak mogliście to widzieć na moim Instagramie, trzymałam bardzo dietę, starałam się po prostu zgubić te zmienne kilogramy i już w marcu tak naprawdę pokazałam Wam swoją metamorfozę. Schudłam wtedy 32 kilo dokładnie. Znaczy się dokładnie zdjęcie stawiałam po 25 kilo, ale generalnie schudłam 32 kilo. I byłam bardzo zadowolona. Chciałam iść jakby dalej, ćwiczyć dalej. Siłownia bardzo mnie wkręciła, bardzo mi się to podobało. Niestety zdrowie powiedziało stop i nie pozwoliło mi po prostu kontynuować tego. Zdarzyło się też tak, że troszkę jakby podupadło moje zdrowie przez to psychiczne. No bo wiecie, osiągnęłam te 32 kilo na minusie i nagle ktoś ci mówi stop i masz w głowie milion myśli, które jakby dążą głównie do tego, że kurde, no teraz już będzie koniec, teraz już nic więcej nie zrobisz. No i bardzo ciężko, powiem Wam, że przyjęłam to do wiadomości. No niestety u mnie zaczęło się od tego, że kręgosłup po prostu mi wysiadł i tu nie chodzi, że wyskoczyły mi dyski czy coś, tylko po prostu mam uszkodzony kręgosłup, prawdopodobnie już nie da się tego jakby naprawić, wyleczyć, także tutaj będę bardzo ograniczona pod tym kątem i przeżyłam wtedy bardzo ciężki czas, tak naprawdę przez półtorej miesiąca byłam przywiązana tak naprawdę tu do łóżka. Przyjmowałam zastrzyki domięśniowe, których swoją drogą nikomu nie polecam. Miałam naprawdę dużą serię zastrzyków domięśniowych. Chodziłam na różne badania, wiecie, rentgeny i tak dalej, żeby po prostu znaleźć przyczynę tego. Miałam później jakieś tam zabiegi prądami, jakiś magnetronik, coś tam pierdły. I powiem Wam szczerze, że no nie do końca oczekiwałam jakby tego, że tak się wydarzy i nie chciałam bardzo dopuścić do siebie tej myśli i było mi bardzo ciężko i też przez to zajadałam stres, więc niestety z 32 zgubionych kilogramów została prawie połowa, bo 15 kilo nadal na minusie, ale myślę, że nie ma co się poddawać, przyciśniemy mocniej z dietą i spróbuję jakby wrócić do tamtej formy, bo byłam już naprawdę bardzo zadowolona ze swojego ciała. Tamten rok, jak mówię, był rokiem pracy nad sobą, pracy zmian i ścięłam też włosy, o słoneczko, nawet nam wyszło, to taki promień nadziei może, co? Ścięłam też diametralnie włosy, w tym momencie też mam jeszcze bardziej podcięte. Ścięłam 30 albo 35 cm, dokładnie nie pamiętam, na fundację Rag & Roll, oddałam po prostu swoje włosy potrzebującym. Powiem Wam szczerze, że już od jakiegoś czasu mnie one po prostu męczyły. Wiecie, długie włosy są fajne na kimś, może one ładnie wyglądają, one faktycznie jakby dodają kobiecości, co nie mówię, że oczywiście krótkie włosy nie dodają kobiecości, ale wiecie, jednak te długie włosy są takim czymś, takim elementem, na który każdy zwróci gdzieś tam uwagę.
Ale mnie męczyły, bardzo mnie męczyły, szczególnie w mojej pracy, gdzie ja musiałam je mieć wiecznie spięte, także tak naprawdę tak, w pracy nosiłam spięte, w weekendy sprzątając były spięte, podczas jakichś wyjść, których tak naprawdę w naszym życiu nie było dużo w tamtym czasie, kiedy ja, wiecie, nie byłam w stanie wstać z łóżka, no to praktycznie ja z tych długich włosów nie korzystałam, więc podjęłam decyzję ścięcia włosów i uważam, że to była naprawdę genialna decyzja, się bardzo dobrze czuję w tej długości. No w tym momencie one są troszkę krótsze niż wtedy miałam, z racji tego, że je 3 dni temu podcinałam, po prostu stwierdziłam, że czas coś odświeżyć. Wiecie, mi włosy bardzo szybko rosną, miałam mniej więcej tyle włosów mi urosło od listopada do stycznia, także naprawdę bardzo szybko mi rosną, z tego względu, że ja wcieram bardzo dużo wcierek. No i tej decyzji nie żałuję. Starałam się przesunąć, ale niestety słoneczko ma inne plany wobec nas. Dobra, tutaj mam, powiem wam, taki naprawdę bardzo duży akapit. I częściowo będę czytać, bo po prostu chciałabym nic nie pominąć. Ale tamten rok był takim dla mnie rokiem podróży. Zobaczyłam bardzo dużo nowych miejsc, bardzo dużo nowych jakby atrakcji, nowych zabytków, nowych, wiecie, jakichś muzeów i tak dalej odwiedziłam. Jestem bardzo z tego dumna, ponieważ jakby tak troszkę rozwinęłam się kulturalnie, co wcześniej mi się raczej nie zdarzało. Myślę, że to też jest zasługa tego, że po prostu kupiliśmy samochód i dzięki temu jesteśmy bardziej mobilni, dzięki temu możemy, wiecie, więcej miejsc dotrzeć, bo jednak ten pociąg, okej, pociągiem dojadę sobie tak naprawdę wiele, wiele miejsc, ale są takie miejscowości, do których tym pociągiem nie dojadę i są takie miejsca, w których, do których tak czy siak potrzebuję samochodu, czy też potrzebuję, wiecie, dojść. Także myślę, że ten samochód też bardzo dużo nam właśnie ułatwił w 2019 roku. No i tym sposobem kilkukrotnie znowu zawitam między innymi do Wrocławia, to oczywiście jeździłam pociągiem. Jest to po prostu jedno z moich ukochanych miejsc w Polsce, jak nie najbardziej ulubiony. I powiem wam, że za każdym razem mi się wydawało, że kurde, już co ja mogę w tym Wrocławiu zobaczyć, ale za każdym razem udawało nam się znajdować nowe atrakcje, jakieś nowe zakamarki, nowe miejsca. I tym sposobem, tutaj może się posłużę właśnie kartką, byliśmy na Sky Tower. Tak, jest to atrakcja tak naprawdę mega, mega znana i my dopiero w tamtym roku po raz pierwszy wjechaliśmy na górę Sky Towera i podziwialiśmy ten cudowny widok. Graliśmy też tam w kręgle. Tak, udało nam się w Sky Towerze wyciągnąć przyjaciółkę i pograć sobie tam w kręgle. Powiem wam, że to był naprawdę bardzo mile spędzony czas. No, w tej chwili mam kręgle zakazane ze względu na kręgosłup, ale już pomijmy to. Podziwialiśmy też tą sztukę uliczną na ulicy Roosevelta. Ja wam wrzucałam na Instagramie. Tam są po prostu całe podwórka wymalowane w różne, po prostu różniste malunki. Wygląda to genialnie. I naprawdę, jeżeli będziecie gdzieś tam w Wrocławiu, czy może mieszkacie we Wrocławiu, to wam polecam się przejść tam, bo jest naprawdę bardzo przyjemne, szczególnie jak jest taka pogoda jak dziś. To naprawdę warto iść po prostu zobaczyć i docenić ulicznych artystów. Byliśmy w Wrocławiu też na kilku punktach widokowych, między innymi tam był jakiś most pokutnic i jeszcze, wiecie, na... jak to się nazywa? O, nieważne. W każdym razie, między innymi właśnie na moście pokutnic byliśmy też na innych punktach, tych punktów widokowych we Wrocławiu, takich, wiecie, mniejszych niż Sky Tower jest kilka i naprawdę wam polecam się też zainteresować tym, bo widoki są równie piękne, możecie zobaczyć Wrocław od innej perspektywy, co jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. W tamtym roku widzieliśmy też po raz pierwszy tak naprawdę w moim życiu wystawie kotów rasowych, a później też psów rasowych. I to było takie fajne doświadczenie, chociaż mam mieszane uczucia co do niektórych wystawców, ale wiecie, to zawsze możecie mieć obiekcje. W każdym razie mogą zobaczyć naprawdę sporo raz kotów, których do tej pory nie widziałam na żywo i też sporo raz psów, których nie miałam okazji wcześniej gdzieś tam widzieć. Byliśmy też w wielu muzeach, między innymi właśnie Muzeum Gier, Muzeum Minerałów czy w Movegate. Bardzo wam polecam Movegate i Muzeum Gier. Jeżeli wasi faceci są jakby zajarani jakimiś grami, takimi, wiecie, bardziej takimi oldschoolowymi, bo tam są właśnie
takie stare gierki, no automaty i tak dalej. Naprawdę Wam polecam, nagrywam Wam vloga, także jak mi się uda, to gdzieś Wam tutaj podlinkuję. Ale naprawdę, we Wrocławiu, Movegate i Muzeum Gier to są miejsca, które myślę, że powinniście odwiedzić. Co my tutaj mamy? Muszę przeczytać. No i odwiedziliśmy też sporo innych miejsc. Byliśmy w Libercu. W Libercu na co dzień pracujemy, ale raczej nie zdarzało nam się jakby zwiedzać tego miasta wcześniej. Poza takimi, wiecie, pojedynczym chyba tam jakimś wyjściem, ale to było typowo wyjście takie do DM-u w Czechach i tyle. Z tego względu, że my wcześniej jeździliśmy autobusem i autobusy na relacji z Gorzelec i Liberec jeżdżą właśnie do pracy i z pracy. Więc nie ma jakiegoś takiego autobusu pośredniego, w którym moglibyśmy ewentualnie zostać w Libercu i wrócić. Więc dopiero w tym roku udało nam się jakby zobaczyć więcej z tego miasta. I tam między innymi właśnie poza rynkiem byliśmy też na Jestedzie, pod którym de facto praktycznie pracujemy i widzimy go codziennie wychodząc i wchodząc do pracy. Ale myślę, że to jest taka... To jest takie miasto weekendowe, bym powiedziała, w którym możecie jechać na weekend, zobaczyć, co tam jest i po prostu wrócić. Dalej byliśmy w Poznaniu. Pokazałam chłopakowi Poznań, nigdy tam nie był. Swoją drogą moja mama, która mieszka niedaleko Poznania, też była wiele, wiele lat temu, także zabraliśmy moją mamę. Bardzo fajna taka rodzinna wycieczka. Zobaczyliśmy sobie jakby główny rynek, zobaczyliśmy koziołki poznańskie, byliśmy na Malcie. Głównym celem właśnie naszym była Malta, tam sobie pojeździliśmy, wiecie, na tych torach stateczkowych i tak dalej. I naprawdę fajnie się bawiliśmy, także myślę, że jeszcze kiedyś to powtórzymy. Bardzo dużo w tym roku też jakby jeździliśmy w te kierunki górskie, wiecie, jednak Zgorzelec jest bardzo blisko gór. Myślę, że do najbliższych mamy około 50 km, myślę, że nawet trochę bliżej, ja tam się nie do końca orientuję. Ale zobaczyliśmy tym sposobem Świeradów-Zdrój, zobaczyliśmy Szklarską Porębę, Karpacz. Byliśmy też w Bolesławcu, w Jeleniej Górze, w Żaganiu, w którym jest muzeum wojskowe, z którego zaczęłam nagrywać vloga, ale go nigdy nie zmontowałam. I naprawdę mogliśmy zwiedzać te nasze okolice, jutro też wybieramy się w kolejne miejsce, także naprawdę ten samochód nam ułatwia i chcemy poznawać te nasze okolice, bo bardzo nam się podobają. No i chyba zaczynam kochać góry. Zawsze byłam, wiecie, za morzem, a tym... W tym roku coś chyba mi się daje, że jednak góry mnie do siebie przekonają. Propos gór, no to wyjazd do Karpacza zapamiętam na długo, no bo jak wiecie, wróciłam jako narzeczona, ale to było takie fajne doświadczenie właśnie, że podczas tej burzy śnieżnej, w której tak naprawdę mogliśmy zginąć. Nikt nam o tym wcześniej nie powiedział, jakie są warunki. My też po prostu z roztargnienia nie sprawdziliśmy tego w internecie. Pan sprzedając nam bilety, dał nam tylko informację, że jakby wyciąg dojeżdża do połowy, bo później wieje. No i wieje to było mało powiedziane, bo spotkała nas naprawdę fatalna burza śnieżna. Wiele osób nie schodziło już z tej śnieżki, jak już weszło na górę, zostawało tam w schronisku czy tym w hotelu i nie podejmowało ryzyka schodzenia, ponieważ było takie zagrożenie. No my stwierdziliśmy, że niestety nie możemy, bo mieliśmy poumawiane różne rzeczy po prostu w tym naszym hotelu, w którym jakby byliśmy na weekend i stwierdziliśmy, że kurczę, no nie ma opcji, musimy zejść. Byliśmy przemarznięci, miałam spodnie po prostu tak mokre, że one mi przymarzły do ciała i przez jakieś 15-20 minut jeszcze w samochodzie pomimo ogrzewania one nadal trzymały mi się ciała, więc wyobraźcie sobie później, jak wyglądała moja odmrożona skóra. Po prostu to było coś, co na pewno zapamiętam do końca życia. Powiem wam, że z jednej strony było to mega niebezpieczne, ale teraz, będąc tu żywa, jestem taka... Kurczę, to było fajne. To było coś takiego, czego w życiu już raczej nie przeżyję. I to jest takie moje jakby dodatkowa kropeczka w tych, wiecie, doświadczeniach życiowych. Co tutaj mam? No i... Jeżeli chodzi o YouTube, to było też sporo wyjazdów takich właśnie urodowych. Słońce nam coraz bardziej wychodzi. Było takich sporo wyjazdów urodowo-youtubowych, związanych właśnie z poznawaniem ludzi, którzy zajmują się tym samym, co ja. Którzy piszą bloga, którzy nagrywają YouTube, prowadzą Instagram, robią to z pasją.
piszą o kosmetykach, o makijażu i naprawdę było to mega fajne doświadczenie dla mnie. I tym sposobem na przykład byłam w Warszawie. Wcześniej nie miałam okazji jakby zwiedzać Warszawy. Tym razem trochę mi się udało liznąć jakby tej naszej stolicy. I tam miałam okazję brać udział w targach Beauty Days. I też tam były jakieś warsztaty dla blogerek i tak dalej, w tym nie brałam udziału. Ale właśnie miałam okazję wziąć w targach Beauty Days. Miałam okazję zobaczyć na żywo chociażby Agnieszkę z napiękne włosy i po prostu te jej długie, rude włosy, to chyba zapamiętam do końca życia. Przepiękna kobieta swoją drogą. I poznałam tam sporo nowych marek. Poznałam tam m.in. Domkowe. Jest to chyba w tej chwili moja ulubiona marka, jeżeli chodzi o świece. To są świece sojowe i naprawdę polecam się z nią zapoznać. Pod koniec listopada wzięłam udział również w Beauty Fair. Tak, tam były Beauty Days, a tu jest Beauty Fair w Katowicach, organizowany przez agencję Block Media. I tam mogą uczestniczyć zarówno w targach, które były jakby na dolnym piętrze, to słoneczko nam coraz bardziej może się cofnie. Targi były na dolnym piętrze, natomiast do góry mieliśmy takie warsztaty, mieliśmy tam też kącik kawowo-herbaciany, taki wiecie, gdzie mogłyśmy sobie zrobić kawkę, usiąść z dziewczynami, porozmawiać. Nie tylko z dziewczynami, bo tam też Łukasz Bier, który prowadził swój, nie wykład, ale pokaz makijażu codziennego. Mieliśmy tam wykłady z marką Uzdrowisko, gdzie mogliśmy się naprawdę sporo dowiedzieć, ale też mieliśmy tam takie inne wykłady na temat jakiejś, wiecie, ochrony social media i tak dalej. Także naprawdę bardzo dużo z tego wyniosłam. Jestem bardzo wdzięczna agencji Block Media za zaproszenie i naprawdę mam nadzieję, że w tym roku również będą takie wyjazdy, żebym mogła poznać właśnie tak cudownych ludzi, jakich udało mi się poznać podczas tych dwóch wyjazdów. W Katowicach spędziłam weekend z Olą z kanału Olusiowa. Zostawiam wam link gdzieś tam na dole. I powiem wam, że czasami przypadkowi ludzie, bo tak naprawdę z Olą poznałyśmy się przypadkowo we Wrocławiu na któryś tam z naszych spotkań. Ola jest z Łodzi, więc jest naprawdę, wiecie, ode mnie oddalona o te kilkaset kilometrów. I powiem wam, że to przypadkowe spotkanie we Wrocławiu pozwoliło mi poznać Olę. I dzięki temu spędziłam w tych Katowicach naprawdę cudowny weekend. I bardzo Oli dziękuję, mam nadzieję, że to ogląda. Powiem wam, że czasami takich ludzi, którzy są do nas podobni, spotykamy naprawdę przypadkowo i okazuje się, że to jest bratnia dusza, z którą macie milion tematów do rozmów. Tak samo mam z Agnieszką, z Okiem Dziewczyn. I powiem wam, że nigdy nie spodziewałam się, że siadając przed kamerą, mówiąc do tej kamery, czy robiąc zdjęcia, pisząc, bloga, cokolwiek, poznałam naprawdę wartościowych ludzi, bo uważam, że obie te dziewczyny, ale nie tylko one, bo naprawdę jest sporo wartościowych osób, które miałam okazję poznać na żywo, z którymi mam kontakt i które naprawdę wnoszą coś dobrego do mojego życia. Także jeżeli nie macie jeszcze kanału, to wam polecam założyć, bo naprawdę ludzie to jest największy atut po prostu tworzenia w sieci. Miałam też okazję poznać Kingę Dipping Room. Powiem wam, że wiele lat ją po prostu oglądam na YouTube, podziwiam za jej odwagę, za jej charyzmę i poznając ją face to face na żywo, mam takie poznałam Kingę, wiecie, youtuberkę, którą jakaś tam część osób już na pewno kojarzy i naprawdę kocham te spotkania, naprawdę kocham takie wyjazdy, kocham te spotkania i trzymam kciuki za to, żeby w tym roku było ich jeszcze więcej niż w tamtym roku. Co my tutaj dalej mamy? No i będąc dalej w strefie YouTube-owo-instagramowej, starałam się również rozwijać pod kątem fotografii i nagrywania. Próbowałam nowych metod robienia zdjęć, wiecie, nowych jakichś tam układów i tak dalej. Mogliście widzieć troszkę po moim Instagramie, jak się cofniecie do 2019, a zobaczycie te posty jeszcze wstecz z innych lat, to zobaczycie, że tam jakaś różnica między tymi zdjęciami jest. Ja oczywiście nie spoczywam na laurach, bo nie jest to to, do czego jakby finalnie dążę. I mam nadzieję, że za jakiś czas dojdę do takiej perfekcji, że będę mogła wam powiedzieć, tak, to jest to. Na tym etapie kończę jakby
kombinować i to jest ten styl, w którym bym chciała iść. Na razie tak nie jest, zobaczymy jak to będzie. Też chciałabym trochę iść w tej strefie YouTube'owej w innym kierunku, w sensie nawet nie kierunku, co po prostu chciałabym troszkę bardziej zadbać o dodatki. W tym momencie nagrywam po prostu na łóżku, ale już mamy jakby dokończony ten drugi pokój i będę myśleć po prostu nad inwestycją w jakieś tło i tak dalej, bo myślę, że to też wpływa bardzo pozytywnie na odbiór filmików. Przełamywałam też pod tym kątem swoje bariery. Tutaj mam napisane kiedy? W czerwcu. Tak. W czerwcu przy pomocy mojego osobistego fotografa, wtedy chłopaka, teraz narzeczonego, wykonałam sesję w stylu retro. Był to taki totalnie mój pomysł, totalnie jakby miałam koncepcję na to, miałam ochotę zrobić coś takiego. I powiem wam szczerze, że jestem mega dumna z tych zdjęć, bardzo mi się podobają, ja już sobie je wywołałam. Wariatka, ale tak, wywołałam sobie te zdjęcia, bardzo mi się podobają i widzę po lajkach, że wam również, także jestem bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że takich sesyjek, mini sesji zdjęciowych będzie więcej, że będę miała takie, wiecie, natchnienia, takie pomysły, że teraz musimy zrobić to w tym momencie, choć zrób to tak, także mam nadzieję, że tego będzie więcej. No i chciałabym też pod tym kątem się troszkę bardziej rozwinąć, także trzymajcie za mnie kciuki. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miniony rok też był rokiem pomocy. No, jak już wspominałam, oddałam te włosy na fundację Rock and Roll, ale też bardzo jakby starałam się pomagać lokalnie. Zorganizowałam między innymi zbiórkę na, nie pamiętam, czy to była na zrzutce bodajże, zbiórka pieniędzy na rzecz schroniska. Mamy tutaj w okolicy właśnie schronisko w Dłużynie Górnej, której staram się w miarę możliwości jeździć w weekendy, staram się w miarę możliwości jeździć tam w weekendy i chociażby wyjść na spacer z tymi psiakami, bo powiem wam, że dla nas tak naprawdę to jest chwila 20-30 do godziny potruptania sobie spacerkiem w ładnych okolicznościach, bo tam naprawdę mają lasy. Także naprawdę jest ładnie, dla nas jest to zdrowe. A przy okazji mamy te pieski, które naprawdę siedząc całymi dniami w tych kojcach, no bo nie ukrywajmy, inaczej się po prostu w schroniskach nie da. One potrzebują, wiecie, kontaktu z człowiekiem, one potrzebują wyjść na spacer, potrzebują jakiejś interakcji z tym człowiekiem, żeby mogły tak na nowo zaufać temu człowiekowi. Także naprawdę wam polecam, jeżeli macie możliwość, macie w okolicy schronisko, to naprawdę idźcie i weźcie tego psa na spacer i zobaczycie jego wdzięczność i gwarantuję wam, że wrócicie tam jeszcze nie raz. Teraz widziałam, że 2 dni temu bodajże w moim schronisku otworzyli wybieg dla psów, który już jakiś czas był budowany. Są to 3 wybiegi tak naprawdę, więc tym bardziej się cieszę i nie mogę się doczekać, kiedy tam pojedziemy. Wiecie, możecie sobie zabrać psiaka i się z nim pobawić na wybiegu, porzucać mu piłkę, poaportować. Jestem mega podekscytowana, ale nie pomagałam tylko jakby zwierzętom. W tamtym roku wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie robiłam zakupy dla osób bezdomnych. To się wydaje takie banalne, ale wiecie, kiedy ktoś podchodzi do was pod marketem, macie już w głowie milion myśli, że o, daj piątaka na piwko, nie? W tamtym roku nie było takiej sytuacji. Powiem wam, że może raz się zdarzyło, że faktycznie ktoś mnie poprosił o pieniądze, ktoś mnie poprosił o zakupienie alkoholu. W takich przypadkach ja odmawiam. Przepraszam, ale ja z alkoholizmem nie jestem. Uważam, że to jest ogromny problem, że ludzie powinni z tym walczyć. No i nie popieram tego po prostu. Ale w momencie, kiedy podchodzi do mnie mężczyzna i pytam się mnie, czy mu zakupię bułkę, to wiecie, to ja jestem na tej, działam na tej zasadzie automatycznie, że trzeba mu pomóc i nie zakupuję bułki. Ja później wychodzę z całą torbę, z całą torbą i później ci mężczyźni po prostu mają łzy w oczach, bo zazwyczaj to byli mężczyźni, zdarzyło mi się w tym roku kobieta. Mieli po prostu łzy w oczach, dziękowali, byli mega, mega wdzięczni za pomoc. Jeden pan mi powiedział, że to co mu kupiłam, to mu starczy chyba na tydzień. Się zaśmiałam, że spokojnie, niech przychodzi co weekend pod sklep, to będziemy robić świeże zakupy, bo my robimy raz w tygodniu zakupy. I naprawdę, jeden pan w ogóle przyszedł do nas i zapytał,
że on przeprasza, że on jest taki nachalny, ale czy mamy jeszcze jakąś torbę, bo nie ma jak się teraz zabrać. Także naprawdę, widząc uśmiech tych ludzi, widząc szczęście tych ludzi tak naprawdę, ja jestem szczęśliwa. Tak, pomaganie bardzo mnie uszczęśliwia i myślę, że każdego. Myślę, że każdy, jeżeli raz chociaż to spróbuje, to naprawdę będzie taki, wiecie, wewnętrznie dumny się, kurczę, pomogłam. Zrobiłam coś dobrego. I naprawdę jest to realna pomoc, bo losy tych ludzi są różne. Nie są to ludzie, którzy stracili wszystko przez alkohol, nie są to ludzie, którzy stracili wszystko przez jakieś inne używki, ale naprawdę losy tych ludzi są różne. Szczególnie tutaj przy granicy idzie jakby rozróżnić tych ludzi, którzy faktycznie mieli ciężką sytuację, coś im się w życiu wydarzyło, a ludzi, którzy po prostu im się nie chce iść do pracy i będą zarabiać, będą żyć na tym, że będą żebrać. Także naprawdę idzie to rozróżnić i myślę, że pomoc w postaci jedzenia nie jest pomocą złą i naprawdę będę to robić, uważam, że to jest dobra forma pomocy, nie daję im pieniędzy z racji tego, że właśnie boję się, że wykorzystałem to na alkohol czy też inne używki, ale jedzenie moim zdaniem każdego stać na to, żeby kupić komuś za 10, 20, 30 zł, czy nawet 50 zł jakieś jedzenie, żeby ktoś mógł po prostu nie chodzić głodny. Tak. Wiele jedzenia się marnuje, wiele jedzenia wyrzucamy i myślę, że kupienie czegoś, odmówienie sobie jakiejś kawy czy czegoś w McDonaldzie albo w jakimkolwiek innym, wiecie, jakikolwiek inny fast food, czy jakikolwiek inna przyjemność dla nas, nam raz na jakiś czas nie zaszkodzi. Czego pragnę w 2020? Przede wszystkim zdrowia. Powiem Wam, że to jest strefa, w której będę walczyć o siebie, będę walczyć o to, żeby być zdrowa w miarę swoich możliwości, bo wiadomo, niektóre rzeczy nie da się cofnąć, niektóre rzeczy nie da się naprawić i mam nadzieję, że pozwoli mi ten rok na to, żebym dzięki zdrowiu mogła robić więcej. Tak. Zamyśliłam się. No i przede wszystkim zdrowia. Mamy też kilka innych planów na ten 2020 rok, ale o nich nie będę teraz mówić. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, jak Wam minął 2019 rok. Czy był dobry, czy może zły? Ja tak naprawdę nie potrafię tego podsumować, bo u mnie tak było, wiecie, 50-50 powiedziałabym. Także koniecznie napiszcie mi, co Wam się dobrego wydarzyło w 2019 roku, bo wiecie, złe rzeczy zapisujemy w doświadczeniu, ale ich nie rozpamiętujemy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, zostawcie kciuka w górę, bądźcie ze mną poprzez subskrypcję, żebym wiedziała, że jest Was tutaj troszkę, żebym wiedziała, dla kogo nagrywam. Koniecznie bądźcie tutaj aktywni, bo to bardzo mnie motywuje. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia już w następnym filmiku.